dzisiejszym odcinku Biznesowego Przewodnika gościmy wyróżnionego w plebiscycie Menadżer Roku, Kamila Zielińskiego, właściciela 7HR i LegalHR, ale też osobę, która podejmuje aktywność na wielu innych płaszczyznach, o których nam z pewnością dzisiaj opowie. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry. Kamilu, jak zaczęła się Twoja historia i jak to się stało, że robisz to, co robisz? I przy okazji możesz nam powiedzieć, czym dokładnie się zajmujesz, co teraz Ciebie zajmuje. Okej, to na początku powiem, co robię, a później może jak to się wszystko tak poukładało w moim życiu właśnie, że robię to, co robię. Rzeczywiście prowadzę kilka aktywności. Te główne to jest firma 7HR, która jest agencją pracy i firma LegalHR, która jest taką firmą, która wywodzi się właśnie z potrzeb rynku, z potrzeby klientów, które były wysłuchiwane właśnie w firmie 7HR i po prostu powstał nowy brand, taka firma córka LegalHR, która się zajmuje outsourcingiem procesu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. To jest taka dosyć długa, skomplikowana nazwa, ale w skrócie robimy dokumenty, kadry dla cudzoziemców. Czyli w firmie 7HR jesteśmy agencją pracy, gdzie zatrudniamy u siebie osoby i później ich delegujemy do naszych klientów. Ale jeżeli klient postanawia samodzielnie zatrudnić takich cudzoziemców u siebie, to my wtedy jesteśmy takim wsparciem, a nawet nie wsparciem, tylko firmą, która całkowicie przejmuje na siebie ten proces, tą odpowiedzialność za to, żeby te osoby były w Polsce legalnie, żeby ich pobyt i praca była legalna. Więc tym się zajmujemy. No i rzeczywiście to dziecko, jak to nazywam, to drugie, czyli LegalHR, jest takim teraz moim oczkiem w głowie i w tej firmie powstało już narzędzie, które automatyzuje ten proces. Jestem takim trochę freakiem automatyzacji. Ja nienawidzę dokumentów, nienawidzę wpisywania dwukrotnie tych samych danych do różnych systemów. I pomyślałem sobie, że ten proces można usprawnić, można ulepszyć, pomimo że działamy również z administracją publiczną, z urzędami, co tutaj jest dosyć trudnym wyzwaniem. Ale możemy to zrobić i rzeczywiście stworzyliśmy moduł obsługi cudzoziemców, który w skrócie się nazywa MOC, który właśnie automatyzuje taki proces legalizacji. To jest to, co teraz spędza mi 24 godziny na dobę, taki sen z powiek. Rozwijamy tą aplikację, rozwijamy ten rynek i staramy się, żeby osoby, które tutaj przebywają z różnych części świata, bo w naszym systemie mamy chyba już 34 różne narodowości, to żeby one się tutaj szybko odnajdywały i żeby były legalnie w Polsce. Czyli to jest to, co robię. Poza tym dodatkowo jakieś inne aktywności, jako Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jesteśmy też przedstawicielem właśnie w Szczecinie, więc tutaj ta kwestia związana z rynkiem pracy, z cudzoziemcami jak najbardziej jest mi bardzo bliska. Już nie wiem, czy prywatnie tematy sportowe to może gdzieś tam odłożymy na jakieś inne rozmowy, ale jak to się stało, że trafiłem? Ja od już dziecka byłem dosyć aktywny zawodowo, gdzieś od 16 roku życia podejmowałem się różnych zadań, mniej lub bardziej ciekawych. Jako 16-latek już pracowałem jako ratownik na plaży w Mielnie i zawsze lubiłem pracować, zawsze chciałem się zarabiać na swoje utrzymanie. I tak naprawdę już podczas studiów gdzieś człowiek podejmował się różnych aktywności zawodowych, tak żeby sobie dorabiać do tego życia studenckiego. No i tak naprawdę na ostatnim roku studiów podjąłem taką decyzję, miałem możliwość wybrać albo kierunek nieruchomości, które studiowałem, zarządzanie, pośrednictwo, albo ponieważ studiowałem kilka kierunków studiów jednocześnie, miałem możliwość właśnie pójść w agencję pracy. I rzeczywiście ta druga strona była mi trochę bliższa wtedy i podjąłem pracę w agencji pracy. Na początku jako taki typowy koordynator, rekruter. Później awansowałem przez stanowiska koordynator regionalny, dyrektor regionalny i prokurent. I ta praca w agencji pracy mi się bardzo spodobała. No i w pewnym momencie przyszło czas, żeby przejść na swoją działalność, na swój brand i tak właśnie powstało 7HR. Czy był jakiś taki moment kluczowy, coś takiego, co wydarzyło się w Twoim życiu, co
uznajesz za najważniejsze w tej swojej ścieżce zawodowej? Co pozwoliło ci pchnąć tą twoją karierę gdzieś tam do przodu? Taki kamień milowy w twojej historii rozwoju kariery. Ja mam taką umiejętność, że bardzo szybko poznaję osoby i dosyć szybko nawiązuję znajomości i mi się wydaje, że to jest takie kluczowe z mojego punktu widzenia właśnie w biznesie, żeby uprawiać ten taki zerowo pojęty networking, czyli żeby nawiązywać kontakty, znajomości, rozmawiać, głośno mówić o swoich planach zawodowych, marzeniach, wizjach, celach. Nie po to, żeby to skrywać gdzieś, bo się boimy, że ktoś nam coś ukradnie, ukradnie nam pomysł, tylko wręcz, żeby zchallenge'ować te swoje myśli, bo ktoś inny może na to spojrzeć w inny sposób. Więc u mnie na pewno było to, że dosyć szybko poznałem osoby, które chciały mi pomóc na tej mojej drodze, szczególnie w kontekście właśnie osób spoza Unii Europejskiej. Dlatego też szybko dostałem tą propozycję objęcia tej funkcji dyrektora na Zachodniopomorskie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. To był moment, kiedy w tutaj Zachodniopomorskiej było bardzo mało cudzoziemców. Ja dosyć lubię czytać przepisy, ustawy, zagłębiać się w te aspekty takie prawne. Dlatego też zostało to dostrzeżone przez prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, pana Jacka Piechotę, który zaproponował mi taką właśnie funkcję tutaj w Szczecinie. I to trochę popchnęło ten temat związany właśnie z cudzoziemcami, z obsługą właśnie osób spoza Unii Europejskiej w tej mojej działalności. Później mi się wydaje, że niektóre osoby mówią, że to w biznesie trzeba mieć szczęście. Ja mówię, że na szczęście trzeba być przygotowanym, więc oczy szeroko otwarte, uszy szeroko wyostrzone, że tak powiem, żeby móc właśnie usłyszeć i zobaczyć coś więcej niż inni. Powiedziałeś o tym sporcie, że zostawimy to na inną rozmowę. Ja bym jednak tutaj też na tym się skoncentrowała. Może nie skoncentrowała, ale zapytała ciebie o to, bo z jednej strony te aktywności sportowe często się mówią, że pomagają w zarządzaniu, żeby złapać oddech, żeby niwelować stres, z którym mamy do czynienia. Podejmujesz tych aktywności dużo i jeszcze masz czas na ten sport. Czym on dla ciebie jest właśnie w kontekście też takim twojej aktywności zawodowej? Tak, sport jest chyba taką aktywnością, która u wielu menadżerów występuje albo będzie występowała. Dla mnie sport jest takim trochę katarzis w kontekście takiego życia codziennego. Nic tak nie uspokaja głowy jak bieganie, pływanie czy jazda na rowerze. Niech każdy sobie wybierze swoją aktywność, która bardziej mu przypada do gustu. I rzeczywiście, jeżeli menadżer, dyrektor właściwie firmy nie zadba, to się tak mówi często, może trochę górnolotnie, ale jednak o swoją aktywność fizyczną, o swoje ciało, to później tak naprawdę ciężko mu jest wejść do firmy i pracować z ludźmi na 100-110%. Więc aktywność taka fizyczna, sportowa rzeczywiście ułatwia w późniejszym funkcjonowaniu, w takim ciężkim funkcjonowaniu, ponieważ rozmowy z pracownikami, rozmowy z ludźmi, umiejętność zmiany, szybkiej zmiany takiego komunikatów, ponieważ jako menadżer, jako właściciel firmy trzeba dostosowywać komunikaty do odbiorców. To jest duży wysiłek taki emocjonalny i umysłowy, żeby do każdego porozmawiać w taki sposób, jak dana osoba tego potrzebuje. I wyjść na godzinkę, żeby pobiegać albo popływać i te myśli trochę jednak uspokoić i zrobić taki reset w głowie, jest to jak najbardziej coś, co polecam każdej osobie, która zarządza ludźmi.
Mamy teraz na rynku pracy sporo cudzoziemców, więc faktycznie myślę, że każdy, kto idzie czy do restauracji, czy do sklepu i obserwuje ten rynek, to widzi, że jest ogromna przestrzeń. Ja widzę również po studentach Uniwersytetu Szczecińskiego, że tych właśnie osób z zagranicy jest coraz więcej. Czy to są osoby, które u Was mogą zgłosić się i za Waszym pośrednictwem na przykład szukać pracy? Czy to są osoby na przykład, które również mogłyby u Was pracować, ponieważ znają języki i mogłyby wdrażać się i rozwijać się na tym rynku pośrednictwa pracy? Tak i tak, czyli na jedno i na drugie pytanie odpowiadam pozytywnie. To znaczy, z jednej strony osoby, które poszukują pracy, mogą przyjść do nas i my wtedy możemy im polecić pracę u naszych klientów, pomóc w kwestiach właśnie tych administracyjnych, dokumentowych, ale nie tylko odnośnie pracy, bo my też mamy cały wachlarz ofert dla samych cudzoziemców, czyli wymiana prawa jazdy, meldunek, PESEL, pomoc w otworzeniu konta bankowego, czyli tak naprawdę te wszystkie aktywności, które dla nas, dla Polaków są czymś naturalnym, co my potrafimy robić i wiemy, jak to robić. Ale tak samo pamiętam, jak ja wyjechałem kiedyś do Anglii do pracy na wakacjach, to też chciałbym, żeby ktoś mi wtedy pomagał. Wtedy nie było takich sytuacji, każdy musiał sobie radzić samodzielnie, czy z załatwieniem właśnie takiego angielskiego NIP-u, czy też innych tematów. Więc my tutaj po prostu już wychodzimy naprzeciw i pomagamy cudzoziemcom tak, żeby ten proces aklimatyzacji w Polsce był jak najłatwiejszy, jak najszybszy, jak najprostszy i rzeczywiście to robimy. I rzeczywiście u nas w firmie pracuje dużo cudzoziemców. Ta kwestia językowa jest jak najbardziej też pożądana. Trochę jest tak, że cudzoziemcy podnoszą poziom, jeśli chodzi o obsługę, czy tam mówienie w językach obcych, ponieważ biorąc pod uwagę Ukraińców, czy tam osoby z bloku wschodniego, to najczęściej już porozumiewają się w trzech językach co najmniej, tak? Czyli ukraiński, rosyjski, polski, często jeszcze angielski, więc tak naprawdę jest to przewaga na rynku względem właśnie obywateli Polski, gdzie ten język przeważnie jest tylko jeden obcy. No właśnie, najpierw jeszcze zapytam może w kontekście tego rynku pracy. Polskie firmy, jakiego pracownika oczekują, jakie on powinien mieć cechy, jakie umiejętności, żeby polski pracodawca był zadowolony z takiego pracownika i chciał kontynuować to zatrudnienie? Znaczy ja bym tutaj w ogóle nie rozróżniał tej kwestii już w tym momencie narodowości. Wydaje mi się, że tego, czego oczekuje polski pracodawca, czyli po prostu pracodawca, to zaangażowania chęci do pracy. Przepisy polskie, pomimo tego, że są bardzo liberalne na tle Unii Europejskiej, to i tak nie są idealne i jeszcze jest tam dużo do poprawy, do zrobienia. Niemniej jednak, jeżeli pracodawca miałby możliwość zatrudnienia osoby bez tej całej biurokracji, to pewnie by to zrobił. Ale tak naprawdę mamy taki, a nie inny perspektywę i statystykę demograficzną, że tych osób nie ma chętnych do pracy, więc my jako Polska musimy już posiłkować osobami spoza Unii Europejskiej i te osoby tak naprawdę, jeżeli są chętne, mają predyspozycje co do umiejętności, to jak najbardziej pracodawca chce ich zatrudnić. Często patrzy się na takie też różnice kulturowe, czyli gdzie jest bliżej ta koszula do ciała przylega. Dlatego właśnie osoby z Ukrainy tak szybko się u nas zadomowiły i tak szybko weszły do naszych firm, z tego względu, że ta różnica kulturowa jest bardzo niska. Teraz bardzo mocno pracodawcy patrzą w kierunku Kolumbii, Wenezueli, Argentyny. Z jednej strony z tego względu właśnie, że jest to bliskie państwa kulturowo, ale z drugiej strony widzę wyzwanie tutaj, ponieważ jednak to są kraje hiszpańskojęzyczne. No, język hiszpański w Polsce nie jest dosyć popularny, więc mi się wydaje, że tutaj, jeżeli słuchają nas studenci, to zachęcam do nauki języka hiszpańskiego, bo będzie pewnie potrzebnych wielu koordynatorów i ten język też jest bardzo popularny na świecie.
To świetna, ciekawa wskazówka dla naszych słuchaczy. A jak już zaczęliśmy tą zachętą do kształcenia w tym kierunku, to co jeszcze poleciłbyś studentom, żeby rozwijali się w tym obszarze, w którym ty się rozwijasz, pośrednictwa pracy? Jakie tam są potrzebne kompetencje i umiejętności, żeby osiągać sukcesy? Okej. Na pewno umiejętności komunikacyjne, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czyli takie doradztwo personalne. Jak ja studiowałem w Szczecinie, to jeszcze nie było psychologii, było doradztwo psychospołeczne, to było takie połączenie socjologii i psychologii, bo jeszcze nie mieliśmy kadry takiej, żeby można było tworzyć tutaj psychologię, więc studiowałem właśnie taki kierunek, więc na pewno ten element. Ale z drugiej strony też umiejętność takiego krytycznego myślenia, spojrzenia i takiej naprawdę konkretnej umiejętności komunikacji, nie tylko takiej delikatnej, pozytywnej, bo często się słyszy, że HR-y to takie miękkie osoby, które chciałyby w taki bardzo łagodny sposób rozmawiać z każdym pracownikiem i ze wszystkimi osobami. Dla mnie mi się wydaje, że dobre HR-y to takie, które właśnie potrafią rozróżnić te różnice kulturowe i dopasować wtedy ten komunikat do tych różnic kulturowych, bo inaczej będziemy się komunikować właśnie z osobami ze wschodu, z Polakami, czy z osobami z Azji i to nie będzie kwestia, i to będzie po prostu tylko kwestia tych różnic kulturowych i tej narodowości, do czego te osoby są przyzwyczajone. Z drugiej strony uważam, że takim, nie chcę powiedzieć, że trendem, ale coś, co będzie bardzo mocno wpływało, to oczywiście szeroko pojęta sztuczna inteligencja. Żeby mieć umiejętność, obojętnie już w jakiej branży, mieć umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji do swojej pracy. Ja w tym momencie bawię się trochę tą sztuczną inteligencją, patrzę, jak mogę stworzyć swojego takiego bliźniaczego awatara już cyfrowego, z tym, żeby mówić właśnie w kilku językach, czyli jak nagrywam jeden podcast, jeden filmik, ale żeby on już docierał do właśnie cudzoziemców w ich ojczystym języku. Ja nie mówię po wietnamsku czy po hiszpańsku, ale już dzięki właśnie sztucznej inteligencji jestem w stanie to zrobić. Rozwój w HR-ze jest taki, powiedziałabym, chyba dość popularny wśród studentów, zwłaszcza na kierunku zarządzanie. I wydaje się, takie mam wrażenie, im przynajmniej, że jest to taki przyjemny, lekki obszar, a z tego, co mówisz, nie do końca tak jest, w sensie jest po prostu obszarem wymagającym. Tak, studenci też myślą, że bycie nauczycielem, wykładowcą to jest takie przyjemne, łatwe zajęcie, ale tam, gdzie jest praca z ludźmi, tam, gdzie są rozmowy z ludźmi, to jest bardzo trudny jednak zawód. To jest zawód wymagający dużej odporności psychicznej, dużego dystansu, umiejętności asertywnych. Ponieważ dobry rekruter to nie taki rekruter, który zatrudni każdą osobę. Dobry rekruter i osoba w HR-ach to osoba, która z jednej strony potrafi dopasować odpowiednio osoby do stanowiska i stanowisko do osoby, ale z drugiej strony jest w stanie poprowadzić taką szczerą rozmowę i też tą negatywną, też tą mało taką komfortową, tam gdzie są problemy, tam gdzie są wyzwania, tam gdzie są konieczność zwolnienia kogoś. Więc to nie do końca jest tak, że praca w HR-ach jest tylko i wyłącznie miła, przyjemna i mało wymagająca. Wręcz bym powiedział, że osoby, które się decydują na tą ścieżkę, muszą być przygotowane właśnie na taką dużą dawkę, nie powiem, że stresu, ale obciążenia takiego psychicznego. No i na koniec pozwolę sobie zostawić taką wisienkę na torcie edukacyjną, bo to przede wszystkim tutaj ten mój obszar. Mam wrażenie, że ten rozwój jest dla ciebie bardzo ważny. Jakbyś mógł naszym słuchaczom powiedzieć, co w zakresie tego rozwoju, nad czym pracowałeś, pracujesz, co ma dla ciebie znaczenie też w rozwoju twojej ścieżki zawodowej i w osiąganiu sukcesu. Tak, rzeczywiście. Ja swego czasu mówiłem
często, że jestem takim narkomanem, bo ćpam wiedzę. Ponieważ ja skończyłem dwa kierunki studiów, studia doktoranckie, studia MBA, kilka podyplomówek, kilka kursów dodatkowo, więc rzeczywiście ten rozwój jest dla mnie istotny, jest dla mnie ważny i mi się wydaje, że tak naprawdę w obecnym czasie to ta świadomość, że ciągle się będziemy uczyć, że ciągle będziemy się rozwijać, że ciągle będziemy przyswajać wiedzę, jest czymś niezbędnym. Ja mam ciocię, która ma 95 lat, świetnie obsługuje komputer, ma smartfona i kiedyś mi powiedziała, że jest hakerką, bo skopiowała płytę DVD z jednej na drugą, więc już teraz jest hakerką. I tak naprawdę, jeżeli sobie pomyślimy, że moja ciocia urodziła się w latach 30. ubiegłego wieku, to ja bym życzył każdemu tutaj z nas, żebyśmy w 2090 roku w dalszym ciągu mieli taką świeżość umysłu, mogli nowe technologie, które będą w przyszłości obsługiwać, ale do tego jest potrzebna na to, żebyśmy mieli tą świadomość, że to, co wynosimy z szkoły podstawowej, z ogólniaka czy ze studiów, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej i będziemy ciągle się uczyć. I chyba to jest piękne tak naprawdę. A jakbyś się odniósł do tego stwierdzenia, które często się słyszy, że teoria nie sprawdza się w praktyce? Teoria nie sprawdza się w praktyce. Czy zgadzasz się z tym? Teoria jest taką dosyć dużą podwaliną i mi się wydaje, że do pewnego momentu firmy i menedżerowie mogą działać intuicyjnie, mogą działać na tak zwanym szczęściu czy fuksie, ale jeżeli chcą dobrze prowadzić swój biznes, to tak naprawdę ta teoria jest istotnym elementem, ponieważ jeżeli nie będziemy znać teorii, to wydaje mi się, że będziemy popełniać błędy, które moglibyśmy spokojnie uniknąć. Ja przyznam się, że czytając dopiero niektóre książki, już poza nawet właśnie swoją taką edukacją szkolną, chodziłem do wniosku, kurde, gdybym to miał na studiach, byłoby mi łatwiej, szybciej, bym nie popełniał pewnych błędów jako menadżer, jako właściciel firmy, bo okazuje się, że pomimo tego, że firmy są od siebie różne, to wzrost firmy jest bardzo podobny w wielu aspektach i tutaj są pewne schematy, są pewne ułatwienia. I teraz jeżeli właśnie poczytamy sobie, jakie są teorie, to będzie nam łatwiej później funkcjonować. Ja tak naprawdę jako menadżerowie, jako właściciele firmy, będzie nam łatwiej zrozumieć ten rynek i te procesy, które się dzieją wewnątrz też organizacji. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. To już dla mnie jest taka osobista też wisienka na torcie, bo dokładnie mam takie samo zdanie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Gościem biznesowego przewodnika był Kamil Zieliński, właściciel 7HR i LegalHR oraz wyróżniony w plebiscycie menadżer roku. Myślę, że jasne dlaczego, po tym jak opowiedziałeś tutaj swoją historię. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.